Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I ruszamy na kolejne misje, tak jak zawsze, z naszego burdelu tak zwanego. I co teraz? Do pana Vlada, jak zwykle. Się przebiegniemy. Proszę. Iwan, nie taki groźny. Teraz cisza w takiej knajpce. Powinien być hałas Vlada. A, wydupiście. A jakby inaczej. Hey, Mickey. O, Mickey. Glass of water. Glass of water. Yeah. No kurde, woda, szybciej. Nie ociągać się. You are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember your mom? Że cię kiedyś zabiję, spokojnie. This guy. Oh, yes. You guys had the little very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I'm underneath. Ooh, jakiś podryw. Jakąś młodą laskę wyrwał. Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then, that I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! Jaka morda! Why is Ivan going to rob my cousin? No mów do cholery. What? He's angered Mikhail, Mr. Faust. Offended him. Oh. He think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then they say it was just a robbery. Dobra. What if I... No to czas na zabijanka. Znaczy na zabijanie, przepraszam. Mr. Faust will be very angry. No, ruchy. Nie będę z tobą więcej się pieprzył. Ciebie też kiedyś zabiję, spokojnie. Najpierw twoi wpływowi. Dobra, nie denerwuj się, koleś. Znowu do niego dzwoni. A, znowu ona. Jasne. Dobra, do garażu Romana. Dobra, to najlepiej wezmę swój pojazd. Dobra. Jedziemy do Romana, naszego nieogarniętego kuzynka. Odpalaj pojazd, stary. A, taką trasą jedziemy, spoko. Nie ma sprawy. Staram się teraz jeździć ostrożniej, nie rozbijać się o coś. No to tylko daje nam duże minusy naszego... O, Iwan! O! O kurde. Kurde, nie, już mi ucieka tak daleko. Kurde! Zaraz go ten. A, można strzelać, dobra. A, już mi ucieka dalej niż mi się wydaje. Dobra. Taką trasą jeździsz, Iwanie. Dogonię cię, spokojnie. Nie masz się czego obawiać. Za chwilę będziesz stracony. Draniu skończony. A, już poirytowany. O kurde, jakiego zrobił... Prawie 360 zrobił na tym. Dobra. A! O kurde. Tego się nie dało zatrzymać. Musiałem jest... Kurde, ten koleś naprawdę przegina powoli. Zaraz go złapię. I skończymy z draniem małym. Dobra. Taką trasą. O, shit! A, teraz po rusztowaniu ucieka. Dobra, już go łapiemy. Jaki dekl. To jest dekiel. Dobra, po drabinie. Ty, fajna interakcja. Zaraz cię złapię.
Kurde. Dobra, zaraz cię złapię. Spokojnie, Iwanie. No pewnie. Jaki idiota. Kurde, co ten Dekl? Ja pierdol. Jaki kurde parkour. Fuck. Dobra. Pod drabinę, kurde, nie ociągaj się. Ja pieprzę. Kurde, ucieka mi, coraz dalej. Nie, zaraz mi ucieknie. Dobra, parkour, parkour. Szybciej. Pięknie. Pięknie, i kolejny skoczek. Dobra. Zaraz dogonimy frajera. O kurde. Jaki Dekl, co on? O, teraz trzeba zdecydować o losie Iwana. Dobra. Kończymy z tobą. Spadowa! Gnoju. Po tobie. Pięknie. Tak zapisujemy. I tak skończył marny żywot Iwan. Tym, że mu postrzeliłem rączkę. Tak, rączka, ręczka. Dobra. Ivan is dead. Teraz pogadamy. He came to a sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! O. Dobra, teraz trzeba jakoś stąd, no, wyskoczyć jakoś. O, może najlepiej jak stąd sobie zejdziemy po tych schodach. Wiecie, żeby się nie, też nie poobijać, jak to było w przypadku Iwana. No cóż, to było nawet epickie. Taki trochę a la parkour był w tym wszystkim. Dobra, może sobie... O, proszę. Teraz może sobie bezpiecznie skoczymy tam. Dobra. O, pięknie. I tak właśnie wylądowaliśmy pięknie na ziemi. W stylu parkoura. A teraz chciałbym wrócić do mojego pojazdu. I wiem jak wrócę. Przebiegnę się trochę tą piechotą. Schowam broń. Wiecie, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń co do zabijania. Dlatego, o, jest nasz pojazd. Czeka na nas. I ruszamy. Nie zgubiłem go na szczęście. Trochę poobijany. Ale jest. Dobra. I jedziemy do Romana. W końcu jakieś misje od Romana. Powiem wam szczerze, bo dużo było tych misji u Vlada. Głównie to pracowałem dla Vlada i jeszcze pracuję. Kurde, pojazd mi się dymi. Naprawiłbym go. Dobra, dlatego też go naprawię. Naprawię, naprawię. Pięknie, 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 Niko. Pięknie jeździsz. Dobra. Czekam, aż mi naprawią pojazd. Co mi tam? Pieniądze mogę wydawać i dowoli, bo i tak zarabiam przecież dużo. Pięknie. Już mi się nie dymi. Jest piękny, nowy. I do Romana. Pięknie. Nie no, rozwijam się powoli w tej grze. Nie powiem, żeby było marnie. Ale no jest. Jest jakiś rozwój tej postaci. Pięknie, jesteśmy już koło Romana. O, prawie 10 minut już ma nagranie. Tak, 9:20. O, proszę. Hejos! Kuzynie. Jakie bullshity? O kurde. Skąd wiesz? O kurde. No to zdrada, czysta zdrada. Nie.
was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nika Bilik! A disloyal user! After what I did for you! Ach, chcesz po mordzie? You fucking dick! Nie. I'm sorry! Screw you! Alright, so you want me to deal with it right now? No. No co nie? Teraz mówisz nie? No! I'm not gonna stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! Always what a hypocrite. Dobra! Nico, wait! Don't do anything stupid! Wait for me! No to jedziemy po gnoja. Teraz trzeba z nim skończyć. Raz na zawsze. Dobra, wsiadaj do mojego Nico mobilu. Proszę. To jest mój piękny pojazd. Stupid cousin! Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens! We have an open. Dobra, jedziemy po gnoja! Bez gadania! Maybe next time I might watch them at it! Dobra. Zaraz dojedziemy do tego tłustego Ruska i go tak opieprzymy. Ups, sorry. Przepraszam. Znowu coś stłukłem. Ty! A, ktoś dostał zawału! Pieprz je. Ty! Też mogę trąbić. Super, cieszę się z tego powodu. Ja już mam to na przemyślane. Tak, Duzi. Duzi? Tam było Duzi by napisane. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go! Now Roman is upset. Oh, Roman is upset. A chcesz dostać po mordzie? I give a fuck, peasant. Oh, there he is. Hey, fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. A chcesz cię bardziej przestraszyć? This ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get them out of here. A, proszę. Get back outside, Roman. Abra! Powlada. Kurde! Spieprzajcie, gnoje. Dobra, jedziemy jak najszybciej. Kurde, spieprzajcie! Cholera jasna, zaraz nam ucieknie. Dobra, panujemy nad sytuacją. Dobra, trzeba z nim skończyć. O kurde! Ja wale. Prawie bym się stłukł z autobusem. Nie byłoby to przyjemne. Dobra, nie płacz mi tu. Tylko jedziemy po niego, po tego ciula zachalanego. Zachlanego właściwie, to miał powiedzieć. Dobra, gnoju, zaraz będziesz skończony. Nie będziesz już mi się tu więcej pieprzył z dziewczyną kuzyna. Frajerze ruski. I co? Do śmiechu ci? Miło by ci, jakby ktoś rżnął ci żonę, na przykład? O kurde. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! Dobra, wysiadka. Panie Wladzie, koniec z tobą. Tak, ujdzie mi na sucho. Tak, bardzo warto. O nie. We'll do all right. My friends will track you down. Mm-hmm. You won't last a moment. Mm-hmm. Jasne. I'll last longer than you will, shithead. Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your cousin balls off. Na pewno mi je odetnie. You killed yourself and your cousin Yokel. Dobra. You're a dead man. Mikhail falls. Half bitch is. Pieprz je! Już po tobie. No, chodź to. Trzymam spust. Ciul! Bumheczt. You
You're the stupid one, Vladdy boy. Papa. Nobody fucks with my face. Miłego dnia, wieprzu. Okej. I tak właśnie zakończyliśmy żywot naszego zniedołężniałego, grubego Ruska Vladiego. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm, you hold it in jump! I am calm. Kurde, ogarnij się, pijaku, ty. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Tja. Może jeszcze mu loda zrobiłby wtedy. Co? Nie! Trzeba go było zabić. Going on the mission. To ambush your squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. Dokładnie. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. Kurde. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. Kurde. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Ta? Jak miło. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? O kurde. I don't know. No to nie. I just zarąbiście. No, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Dokładnie. Bierzcie, trupło. I feel fast, he's going to kill us. Shit, we should get out of here. You go, I'll catch up with you later. O kurde, gliny. Nie no, zarąbiście. Kurde, no wrzucaj to ciało. A nie się pieprz. Dobra, po sprawie. No to teraz trzeba uważać. O! Osiągnięcie dostaliśmy. Właśnie jak kończyłem poprzedni odcinek, to też dostałem osiągnięcie. Nie wiem tam jak się nazywało, ale to pewnie za to, żeśmy jakąś misję odpowiednią zrobili. Spieprzamy stąd. Spieprzamy. No i tak już właśnie skończył się żywot Vlada Ruska. No, 18 minut. No to jeszcze trochę wykonamy misji. Z jedną, może dwie, zobaczymy. Ale tak czy inaczej ja stąd spieprzam. Po prostu tu już nie można żyć w takich warunkach. Ja zobaczymy, czy ktoś do nas w ogóle zadzwoni. Roman. Ta. Perestroika, to ja wiem gdzie to jest mniej więcej. Dobra, no jedziemy tam. Do Romana! Super. Widzicie, tak, takie są mniej więcej misje. Zabijanie, okradanie, nie wiem, czasem jakiś sabotaż, nie wiem, cokolwiek. W ogóle by naprawdę się fajnie grało w Grand Theft Auto. O, tu proszę. I już tutaj jesteśmy. Koło perestroiki. Dobra, zbrodnia i kara. Where are you, Roman? Who? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Ja pieprzę. Fuuu, jak mogłeś w śmietniku mieszkać? I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid. I'm be... Fuck you! Fuck you! Everything was fine and then you show up and now we're dead because Fersten is a psychopath. He's going to kill us because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You cool. Kill their guy, they kill you. Roman, get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. Dokładnie. They don't care about him. All they care about is making money. So we say we work for them.
Dobre. Śmierdzi jak kapusta. O w dupę. O kurde. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. O cholera. O cholera. Ale żeśmy dostali po mordzie z Kałacha. No to bardzo niedobrze. Jest wręcz źle. Tragicznie. Ty jesteś Faustin? Kurde. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? Kurde, wiedziałem, że nas dopadną wcześniej czy później. Balkan. Boss is not happy. Oh no, shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Rom. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Awa! Oh, kurde. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home. Kurde. He threatens me with a hacksaw. No, I'm not that smart. Shut the fuck up! Oh, my fucking wife is watching television. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. Vladivostoku. Vladivostoku. So, Nico Belli. Tak, ja. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Go ahead. I agree. Asshole, look at me like a bitch. Boże mój. Now listen, Nico Belli. Tamten kurczę dostanie za klaustrofobii. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a ship. And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you co? Teraz będziemy kraść telewizory. Teraz wrzeszczy jak małe dziecko. Kurde, postrzelił go. Listen, we'll take care of your cousin. Kurde. And then you call me. Ja pieprzę. Co ten Dekl robi z ludźmi? Ja pieprzę. Co ten Dekl robi? Strzela do swoich, strzela do kuzyna. Ja pieprzę. To jest jakieś kurcze wariactwo, totalne wariactwo. Dobra, trzeba zdobyć. Ale willa of mordę. Dobra, jakiś radiowóz trzeba zdobyć. Dobra, dlatego trzeba ukraść ten pojazd. Nasz pojazd to nie wiem gdzie się podział. O, widzę już tam radiowóz. Dobra. Bierzemy ich pojazd. Dzięki. O, w mordę. Dobra. Spieprzamy, spieprzamy. Nie wiem na jak długo im spieprzę. Ale mam ich radiowóz, mieliśmy zdobyć, no i mamy go, oczywiście. Kurde, jakieś pachołki głupie. A co ja robię? Do cholery! Ja nie miałem wysiąść, jak ja jestem mądry. Się poobijałem trochę. Nie no, genialnie, genialnie, wybornie nawet. Cholera, jeszcze gliny tutaj przejeżdżamy. Dobra. Dobra. Dimitri.
Tu się zatrzymamy. South Broker. Dobra. Spoczko. O kurde. Dobra, szybciej, chcę jechać na misję. Dobra, zatrzymaj furgonetkę. Dobra. Dobra, zatrzymuję. Zatrzymaj się, drabie, ty. Dobra. Dobra. Dzięki. Okej. Pięknie. Wszystko się prezentuje. Zarąbiście. Get out of there, you're fucking dead. I don't want no trouble, buddy. Are you carrying a shipment of TVs? You're gonna be disappointed. Nishta, jebiga. O kurde. Dobra, czyli to nie był ten. Dobra, teraz tutaj. Do tego radiowozu i gonimy następne furgonetki. Kurde! Jaki dekl! Nie posunie się. Tylko jedzie jak idiota. O mordę. Dobra, to pewnie będzie ostatnia misja w tym odcinku. Trochę będzie długa, jak widzę. Teraz trzeba szybko jechać, mega szybko. I po następną furgonetkę. Dobra. Jakoś się zatrzymałem. Trochę dziwnie, ale co ja mogłem poradzić? Dobra, mamy furgonetkę. Pięknie. To było profesjonalne zatrzymanie. Na wysiadka. Petrowicz. O kurde. Dobra, kradniemy furgonetkę. Pięknie. I do kryjówki, do kryjówki. Szybko do kryjówki. Bez gadania nawet. Cholera. Ale ciężko się będzie jeździło tą furgonetką, ale no nic nie poradzę na to. Mamy przynajmniej te telewizory zastarane. Na szczęście. Kurde. Dzisiaj naprawdę ciekawie. Zabijamy dwóch ludzi, kradniemy furgonetki z telewizorami. Nie no, jest wręcz epicko. Jak na taki odcinek, to jest normalnie świetnie. Woo! O kurde. Ale się zatrzymałem porządnie. Możemy jechać dalej. Zgubiliśmy już tych ludzi, którzy posiadali furgonetkę z telewizorami. Pięknie, udało nam się to zrobić za drugim razem. A jakby było źle, to normalnie bym jeszcze to zawalił. Dobra. No to jesteśmy już na miejscu. Dobra. Teraz trzeba zaparkować ładnie tą furgonetkę. Wysiadka. No już to wszystko. O, proszę. Dobra. Myślę, że to już wystarczy na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I za chwilę się tu z wami pożegnam, tylko jeszcze pogadamy z Dmitrim. Ja. Dobra, to ja już się tu z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Pop, pop, pop. O, shit. O, gliny! O cholera, gliny, zasrane! Kurde, miałem się już z wami żegnać, a ja tu kurde nie wiem co robię, bawię się glinami. Dobra, ale jakoś im ucieknę. I zaraz się pożegnamy. Taki trochę facepalm, nie wiem czemu, ale robię to dla jaj. Żeby nie było. To im teraz spieprzę. Zaraz im spieprzę totalnie i się tu już pożegnamy. Zrobiłem to specjalnie, żeby się zmieścić w czasie pół godziny. O, kupię sobie hot doga, kupię sobie hot doga. Dobra. Kurde, chcę hot doga. Dzięki. Dobra,
Na razie, trzymajcie się. O, Roman jeszcze. Hello, hello. O, fuck. Fuck. Ja pieprzę. Naraz? Serio? Dobra, trzymajcie się, ziomki, i na razie.